Zdrowia! Indianie w Indiach nie chcą, żeby ich zalali muzułmanie w swoim własnym kraju. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, z muzułmanami wygląda na to, że wszędzie jest problem. Teraz zamieszki są w Indiach, podpalane są budynki, protesty na uniwersytetach, na koledżach, na wyższych uczelniach, niższych uczelniach, w miastach, w większych miastach i tak dalej, i tak dalej. No, dlaczego te wszystkie protesty są robione? No, bo w zasadzie parlament indiański ustanowił, że ludzie, którzy uciekają z muzułmańskiego Afganistanu, albo uciekają z muzułmańskiego Bangladeszu, albo uciekają z muzułmańskiego Pakistanu, no to w zasadzie znajdą ich, oni znajdą w Indiach no, jakąś opiekę, jakąś pomoc, jakieś prawa, jakieś prawo do osiedlenia się i tak dalej. No tyle tylko, że ludzie w Indiach doszli do wniosku w parlamencie, mówią, że jednak muzułmanie uciekający z kraju muzułmańskiego, no to nie są najlepsi dla Indii, który jest w zasadzie 80% to są Hindusi. No i powiedzieli, że będą przyjmować Hindusów, Sikhów, buddystów, Jains, Parsis i chrześcijan. No i to zdenerwowało bardzo muzułman. Muzułmanie mówią, że jak muzułmanie uciekają z muzułmańskiego kraju, no to muszą być przyjęci z otwartymi rękoma w kraju Hindusów. No i jeszcze część krytyków, no to tłumaczy, wyobraźcie sobie, jeżeli w Ameryce kongres by coś takiego zrobił, że emigranci przyjeżdżający do Ameryki, no to byliby wszyscy tylko poza muzułmanami. No okazuje się, że jednak jak ci muzułmanie uciekali z tej Afryki Północnej, no to 99% ludzi w łódkach dopływający do brzegów Włoch czy Grecji, no to byli muzułmanie, no bo chrześcijan to niestety wyrzucali i zabijali. Jeżeli jakiś chrześcijanin dostał się do tej łodzi, no to po prostu muzułmanie go mordowali. Nikt o tym nie mówi, nikt nie o tym wspomina tak często, no ale to jest taka prawda, że ci prześladowani chrześcijanie w tych krajach arabskich po prostu nie docierała do Europy. Nie dlatego, że nie starała się dotrzeć, tylko dlatego, że była mordowana. W tym nowym prawie nie byłoby tam miejsca dla, powiedzmy, krytycy mówią, że jest taka grupa muzułmańska w Pakistanie, Ahmadi muzułmanie, którzy w zasadzie według prawa religijnego pakistańskiego, no to są heretycy. No i oni powinni znaleźć, muzułmańscy heretycy powinni znaleźć opiekę w hinduskim kraju. No jest to dosyć dziwaczne. Dziwaczny argument. W Indiach jest około 200 milionów muzułman. To jest mniej więcej 15%. Trzeba pamiętać o tym, że Pakistan i Indie, no to po wojnie, po II wojnie światowej, no to w zasadzie rozdzielili ich i była wędrówka ludu w zasadzie. Ludzie te Bangladesz, Pakistan i Indie, no to skomplikowane tam jest historie, tak jak powiedzmy w Europie, Polska, Ukraina i tam kraje nadbałtyckie, no ale ogólnie taka umowa była, że Pakistańczycy to będą muzułmanie, a Indie to będą Hindusi i oni się wszyscy poprzenoszą w to i z powrotem i w zasadzie oczyszczą siebie nawzajem, nie będą walczyć ze sobą. No i tak teoretycznie było, no ale okazuje się, że 200 milionów jednak w tych Indiach jest. No i jest to duża grupa. No i teraz jeszcze krzyczą, żeby było jeszcze więcej. Jak argumentują to politycy, czy tam ministrowie, czy ten premier w Indiach? No oni mówią, że w zasadzie Hindusi to nie mają gdzie
uciec, tak? Nie mają gdzie przyjechać, a mówią, że muzułmanie, no dziwne jest, że muzułmanie uciekają z muzułmańskiego kraju, no ale jak uciekają z muzułmańskiego kraju, no to Hindusi, Indianie mówią, no to niech pojadą do jakichś innych muzułmańskich krajów. Kogo przyjmie, jeżeli jakiś Hindus ucieka ze Sri Lanki, czy gdzieś tam z Bangladeszu, no to kto ma go przyjąć? No to powiedzieli, że przyjmą tylko właśnie wszystkich poza muzułmanami. No i to jest racja, no bo w zasadzie wszystkie tak jak popatrzeć w innych krajach, no to czy w Libanie, czy w Egipcie, no to chrześcijan to w zasadzie wymordowali, wygnietli muzułmanie. Nie ma żadnych innych, no i muzułmanie po prostu przychodzą. Najpierw wykończyli inne grupy religijne u siebie, a później najeżdżają właśnie całą Europę czy Indię. No, niektórzy tłumaczą idiotycznie, że to jest śmieszne, żeby powiedzieć, że premier Indii mówi, że nikt nie przyjmie Hindusów, no ale mówią, że cała Europa Zachodnia, Ameryka przyjmuje pełno Hindusów. No może przyjmuje, ale to nie są uchodźcy, tylko ludzie, którzy przyjeżdżają w zasadzie z dobrym wykształceniem, bezpośrednio z Indii i w większości sporo jest z najróżniejszych rejonów, dużo jest Tamilów, no bo trzeba pamiętać, że w Indiach to też jest tam tych języków, to jest chyba z 5 czy 6. Te różne regiony są, też się zwalczają nawzajem, no ale ogólnie rzecz biorąc są bliżej do siebie niż do tego muzułmaństwa. Ludzie tłumaczą, że konstytucja w Indiach, no to już ma 70 lat, no i ona w zasadzie jest taka niereligijna, że to jest tak kraj laicki, że to jest kraj, który nie określa się jako religijny, no a Afganistan określa się jako religijny, tak samo jak i Pakistan. I na ponad miliard populacji, 1,350 mln, no to ludzie chcą powiedzieć, że to nie jest państwo Hindusów. 80% no to jest potężna większość i każdy mógłby się zgodzić, że powinno to iść w tym kierunku. No, ale tak jak w Europie zagryzają, czy powiedzmy wszystkie te czerwone świnie, wszyscy ci lewacy, wszyscy ci zboczeńcy wyniszczają religię, czy narodową, czy kontynentalną, czy europejską, no to pośrednio też ludzie w Indiach widzą, że zabijanie czy laicyzacja, wprowadzanie bezwyznaniowych kultur czy społeczeństw, czy ściganie religii, no to jest, wynika później z tego duża demoralizacja. W Chinach jest duży problem, po prostu ludzie nie wiedzą, co to już jest dobre, co jest złe, no z tego względu, że te wszystkie podstawy religijne, które no każdy w zasadzie, czy buddyzm, czy hinduizm, czy chrześcijaństwo, no to zakłada to, że człowiek powinien być dobry, no i w Chinach tą religię zniszczyli, no i tam ta moralność jest po prostu no, na niskim poziomie. Dużo komunistów właśnie się zaczyna zastanawiać, jak to się zakończy. No te wszystkie demonstracje, no to są prowadzone właśnie przez grupy studentów muzułmańskich. Te podpalenia są prowadzone przez, no, piąta kolumna, no bo można powiedzieć, jeżeli kraj jest bardziej
przyjazny, czy w zasadzie od 70 lat był przeznaczony dla Hindusów, no to teraz właśnie na siłę zmieniać to muzułmanie chcą po prostu wprowadzić te swoje sharia law i tak dalej, i tak dalej. No jest to agresywna grupa. Brawo dla Indii, że oni starają się swoich ludzi pilnować, przygarniać. Izrael, powiedzmy, Izrael jest cały żydowski. Pakistan, tak jak już wspomniałem parę razy, jest islamski. Dlaczego Indie nie mają być, powiedzmy, hinduskie, czy dlaczego Polska nie może być katolicka, tak? Ludzie muszą zacząć naprawdę walczyć z tymi, którzy walczą właśnie z ich kulturą, z ich narodem, z ich historią i tak dalej, i tak dalej. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tutaj jest strzałeczka, dzwoneczek, dzyn o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.